Szczególnie utkwiła mi w pamięci cała karetka. To jest jakieś metafizyczne miejsce, gdzie w środku krzyżują się losy różnych ludzi, zupełnie ze sobą niepowiązane. Pana, który wzywa nas do zawału, przyjeżdżamy na miejsce. Okazuje się, że pan stoi sobie na podwórku, wita się z nami. My pytamy, gdzie jest ta osoba z zawałem, a pan mówi, no to ja. Patrząc na tego człowieka, wiedząc, jaką pracę wykonuje, od razu widzisz jakąś historię. Spotykasz panią starszą, koło 90, która opowiada ci o tym, że nagle zostawiła ją córka i ona nie wzywała karetki, mimo tego, że czuła kłopoty związane z sercem ze względu na tą wysoką temperaturę, ale ona nie wzywała karetki, bo nie lubi szpitali. Poszła na czworakach do sąsiadów prosić o pomoc, no i wtedy, jak już musiała iść na czworaka, no to stwierdziła, że zadzwoni po karetkę. Przedziwne miejsce. To jest dla mnie jedno z najciekawszych doświadczeń w życiu, naprawdę. Premiera Gwiazdy w karetce. Drugi odcinek w środę 11 listopada tylko w TLC.